Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A ja idę na dół do szklarni. Tutaj na ogród schodzi się lekko z górki i zawsze dziadkowie, rodzice, no i my teraz mówimy na dół. Idziemy do roboty na dół do szklarni albo na dół na ogród. Ja dzisiaj wysieję sobie kilka nasion pomidorów. Pytacie mnie dosyć często już, kiedy wysiewać pomidory. Czy już, czy jeszcze czekać? Wszystko musicie dostosować do własnych możliwości. Jeżeli jest szklarnia ogrzewana, to jak najbardziej to już jest ten czas, można te pomidory wysiewać. Jeżeli szklarni nie macie, bądź jest ona nieogrzewana, to radzę jeszcze troszkę poczekać, z tego względu, że pomidory bardzo szybko kiełkują, bardzo szybko rosną, no i później przyjdzie koniec kwietnia, czy połowa kwietnia, pomidory będą wybiegnięte, chudziutkie, w doniczce już pokażę, karmu nie będzie, będą korzenie miały ciasno. Bardzo często one już na parapetach zaczynają kwitnąć. Te kwiaty opadają, żółkną z głodu, z braku przestrzeni, z braku miejsca. Także tutaj radzę jeszcze czekać. Też osobiście będę wysiewać pomidory dopiero po 10 marca. Będę szklarnię dogrzewać, planuję ją dogrzewać dopiero gdzieś po 20 marca, nawet pod koniec marca. I gdybym dzisiaj wysiała wszystkie nasionka, jakie przewidziałam w planie, to niestety później jak przyjdzie rozpikowywanie, tych doniczek będzie dużo, nie pomieszczę się na parapetach, nie mam tyle miejsca, dlatego wysiewam tylko kilka, te kilka, 10, 12 sztuk, tyle parapetów znajdę i one będą sobie mogły tam się rozwijać. Resztę wysieję około 10, no i jak przyjdzie czas pikowania po 2 tygodniach, rozpikuję i od razu będę tutaj do ogrzewanej szklarni przynosić. No jeszcze teraz nie będę jej dogrzewać, bo to są jednak koszty. Ogrzewam butlą gazową, no wiadomo jakie są ceny gazu i powiem Wam, że przy samym ogrzewaniu tylko na noc wychodzi mi na tydzień, znaczy się butla wystarcza mi na jakieś 6 dni. A są dni, że trzeba i w dzień grzać, także wystarcza mi na 4 dni. No to jest dosyć dużo, bo miesiąc ma dni 30, także tych butli troszeczkę by poszło i koszty są dosyć wysokie i tak ogrzewać sobie 3 miesiące, no to troszkę jest, troszkę dużo. Także jeszcze też czekam. Ziemię do pomidorów trzeba mieć zawsze ciepłą, ogrzaną. Nie prosto z podwórka, bo jak takie nasionko się wrzuci, ono przeżyje stres, szok i zagłąbieje. Będzie słabsze, będzie się gorzej rozwijało. U mnie ziemia jest z kretowisk i kompostowa, wymieszana razem, co zawsze na odcinkach już powtarzam. Dodałam sobie tutaj perlit i mączkę bazaltową. Perlit ładnie utrzymuje wilgotność, ładnie strukturę gleby poprawia, na powietrza, a mączka bazaltowa na start dla takich pomidorków jest bardzo dobrym źródłem mikroelementów, bo zawiera ona ich aż ponad 70. Jeżeli nie możecie takiej ziemi sami sobie przygotować, to kupcie ją w sklepie ogrodniczym, tylko też zwracajcie uwagę, bo są osoby, które nie patrzą, jaką ziemię kupują i często kupują ziemię do kwiatów, a ziemia do kwiatów jest już wzbogacona na starcie w nawóz, którego małe siewki pomidorów jeszcze w ogóle nie potrzebują i później one po wzejściu czarnieją, usychają, po prostu je pali. Także tutaj jest to bardzo ważne. Nasionka bardzo dobrze jest prędzej namoczyć w rumianku. Tak wiecie, 3-4 torebki rumianku zaparzyć tak jak herbatę szklanką wrzątku i jak już to będzie takie letnie, zalać tym nasionka, zostawić na noc. One przez noc bardzo ładnie napęcznieją. No i rumianek musicie wiedzieć, że ma właściwości odkażające i inkrustrujące.
Często każdy z nas ma nasionka swoje, no i na tych nasionkach mogą się znaleźć patogeny, mogą się znaleźć jakieś zarazki. To właśnie rumianek zabije. Tak samo wytworzy taką już otoczkę, czyli je zaprawi. Będą one na starcie zaprawione, silniejsze, odporniejsze i będą bardzo ładnie się rozwijały. Jeżeli nie chcecie moczyć nasionek, bo moczenie też przyspiesza wzrost kiełka. One jak później rano odcedzicie i wyłożycie na dłoń, to takie nasionko już będzie miało dzióbeczek rozchylony i będzie taki języczek się wysuwał. Kiełeczek już będzie zaczynał się pokazywać. Ale jeżeli nie chcecie moczyć, można też do ziemi dodać rumianek z torebki i będzie on miał takie same właściwości, ale moczenie jednak jest lepsze. Ja też sobie tutaj namoczyłam kilka nasionek i one już ładnie mi się tutaj napiły. Do wysiewu nasion nie używam żadnych specjalnych przyrządów, żadnych kastów, nie wiem jak to się mówi. Używam zwykłych, prostych, najprostszych metod, kartony, wiaderka. Często też mieszam ziemię sobie tam na zewnątrz. Zresztą kiedyś, dawniej, gospodynie też radziły sobie w bardzo prosty sposób. Najprostszymi metodami nie było żadnego jakiegoś takiego wymyślania, cudowania. Kurczę, nasionko mi się przykleiło. Jest wilgotne. Też nie wysiewam na watę. Nie rozkładam nasion pęsetą, bo uważam, że nie jest to do końca dobra metoda. Nasionka są uszkodzone często, często można sobie już wprowadzić patogeny na takie nasionko. Wysiewanie na wacie czy pęsetami to już jest metoda laboratoryjna, celem badania siły kiełka, celem badania zdolności nasionka do rozwoju. Także ja tutaj nie wymyślam takich. No ale jeżeli komuś to się sprawdza, bo wiem, że się wielu osobom sprawdza, to dlaczego nie? A kto komu zabroni? I tutaj wysieję jeszcze sobie nasionka nie zaprawione, nie namoczone w rumianku. Nasionka wysiewam dosyć luźno po to, aby każde było osobno. Tutaj to jest też dosyć istotne z tego względu, że nasionko, jeżeli zobaczcie, one muszą leżeć tak centymetr do półtora jedno od drugiego, z tego względu, że wtedy będą się ładniej rozwijały. Jeżeli rzucimy dwa nasionka w jedno miejsce, to później z tego miejsca wyrosną dwie roślinki i one już na starcie konkurują o światło, o miejsce, o składniki pokarmowe, o przestrzeń. A takie nasionko luźno położone ma dostęp do światła, samodzielnie się rozwija, korzonki nie rywalizują o pokarm. I co najważniejsze, jak się później już pikuje, wyciągnie się te dwie roślinki, siłą rzeczy musimy je rozdzielić. A jak je rozdzielamy, niestety w 90% dochodzi do uszkodzenia korzenia, bo one są posplatane. I to niestety osłabia już na samym starcie tą roślinkę. One będą się wolniej rozwijały i zanim dogonią wzrostem te roślinki, które są rozsadzone tutaj tak luźniej, no to mija tydzień, dwa. Jesteśmy około 2 tygodni w plecy z rozwojem roślin. Także tutaj warto jest właśnie wysiewać nasionka osobno. I przykrywam delikatnie je tutaj, docisnę i zostawiam. Podlewanie w podstawek, podsionkowe. Też nie polecam podlewania z góry, z tego względu, że nigdy nie trafimy z temperaturą wody do temperatury listków łodyżki, do temperatury, którą będzie miała roślinka. I jeżeli polejemy ją z góry, możemy doprowadzić do poparzenia takiej roślinki za
za, powiedzmy, ciepłą wodą bądź za zimną. Najlepsze jest podlewanie w podstawek, wtedy podsionkowo roślinki pobierają sobie korzonkami wodę i to jest chyba tak naprawdę najlepsza metoda. Teraz to zabiorę do domu, postawię na grzejniku, no nie bezpośrednio, bo mi się te nasiona upieką, ale robię coś takiego, że biorę blaszkę do pieczenia ciast bądź garczek do gotowania i odwracam do góry dnem, stawiam na grzejniku, na tym stawiam sobie doniczkę z pomidorami i one bardzo szybko kiełkują. Przyspiesza to mi wzrost, mają cieplutko, mają warunki cieplarniane. I też istotna sprawa jest, jak już te pomidorki wykiełkują, no wszyscy praktycznie robimy to na parapetach. I teraz między parapetem a szybą jest rama okienna, która rzuca nam cień na te młode sadzoneczki, więc też warto jest podnieść jakiś kartonik, blaszkę. Ja osobiście daję blaszkę do pieczenia ciasta i ustawiam sobie na odwróconej do góry dnem blaszce, tak żeby te roślinki miały bezpośredni kontakt ze światłem, żeby wyeliminować ramę okienną. Wtedy one tak nie bujają, nie są takie wysmukłe, są takie bardziej takie prężne, takie bardziej, no krótkie, nie wiem jakiego tutaj teraz słowa użyć. Także to ma naprawdę ogromne znaczenie. Też są zapytania, czym dokarmiać na początku pomidory. Po wysianiu i jak one wzejdą do momentu rozpikowania, nie trzeba ich w ogóle dokarmiać. To są młodziutkie sieweczki, pomidor jest bardzo delikatną rośliną i jeżeli zaaplikujemy mu tutaj coś ponadto, co dostał w tej ziemi na start, to będzie dla niego nie do przeżycia. Czasami za dużo i te pomidory padają. Pierwsze nawożenie, jakiekolwiek ja stosuję, to jest dopiero po rozsadzeniu, jak już je popikuję w doniczki, wtedy delikatnie czosnkiem do wzmocnienia ich, do odkażenia gleby, żeby już je, powiedzmy, pozbawić, bo będę je tutaj, wiadomo, przenosiła do szklarni, żeby działało już przeciwko ewentualnej zarazie. Humus, emy i tutaj będę na przemian to wszystko stosować, ale odcinki będą. No i jeszcze kwestia wysiewu selera. Osobiście wysiewam przeważnie Edwarda, ale w tym roku jest problem z nasionkami Edzia. No i czekam, aż Edziu sobie raczy dojść do ogrodniczego i będę wysiewała Edwarda. To jest seler, który charakteryzuje się tym, że ma dużą gałkę, nie łykowacieje, nie parcieje, bardzo ładnie się rozwija. Teraz wysiewam sobie Maksima, w domu już wczoraj wysiałam Talara. Też są bardzo dobre selery, można je łatwo uprawiać, ale ja preferuję Edwarda, no i czekam na tego Edwarda, mam nadzieję, że go dostanę. Wysiewać, niektórzy wysiewają tylko rzutowo i zostawiają w takiej formie, tak jak tutaj, nieprzykryte. Ja tego nie robię. Próbowałam 2 lata tą metodę i nie przypadła mi do gustu. Z tego względu, że połowa nasionek nie wschodzi, korzonki się nie czepiają ziemi, często kiełek wzejdzie gdzieś ku górze, nie ma punktu zaczepienia, nie złapie kontaktu z ziemią i takie nasionko ginie. Wysiewam, przykrywam ziemią, jednak metody tradycyjne, naturalne są najlepsze. Nasionko powinno zostać przykryte ziemią, wtedy wschodzi bardzo ładnie, w 99% jest zdrowe i silne. Można seler wysiewać od razu gdzieś na miejsce stałe. Dużo osób tak robi, że wysiewa sobie w szklarni i później dopiero je rozsadza, pomija pikowanie. Osobiście jestem zwolenniczką jak największej ilości przesadzania. Seler, zaobserwowałam, że on kocha przesadzanie, a co najważniejsze, uszczypywanie korzonków. Teraz wysiałam tutaj ten
ten seler, jak mi wzejdzie, będzie miał już 3-4 listki właściwe, będę go przesadzać do pikowników i już uszczypię mu korzonki, bo on puści takie długie, takie nitkowate będą, nie będzie rozwinięty ładny system wiązkowy jeszcze, ale będzie puszczony jeden długi korzonek i ten korzonek skracam troszeczkę, dosłownie uszczypuję go i będę pikować do pikowników. Drugie przesadzanie będzie z pikowników do, powiedzmy, grządek i również skrócę mu te korzonki i ich już będzie więcej. Już się wytworzy taki ładny system wiązkowy. A trzecie przesadzanie będzie już na ogród. Jak mi zejdzie woda, to wtedy dopiero seler wysadzę i też skrócę mu już wtedy bardzo korzonki. Co to daje? To daje to, że taki seler nie idzie nam w korzenie, których nie potrzebujemy, tylko całą swoją siłę, energię, wszystkie składniki pokarmowe, które pobierze, są przekazane dla gałki, dla masy zielonej i seler wtedy rośnie ładnie. Też tutaj warto wiedzieć, że seler na miejsce stałe wysadza się po przymrozkach, bo on potrafi przemarznąć, nie zmarznąć, co ja to często podkreślam, bo to są dwa różne pojęcia. Jak zmarznie, to jest kaplica, zmarznie nie ma, a przemarznięcie no, wytworzy pośpiechy. Seler, w ogóle warzywa korzeniowe są roślinami dwuletnimi, to znaczy, że w pierwszym roku po posianiu wytwarzają to, co nam potrzeba, czyli masę zieloną i bulwę, a w drugim roku po posadzeniu takiego korzenia z selera, pietruszki czy marchewki dopiero idzie kwiatostan, z którego można zbierać nasiona. Ale jeżeli taka roślina, w tym przypadku seler, przemarznie przymrozkami tymi majowymi, to on zachowa się tak jak w drugim roku po posadzeniu. Przejdzie jarowizację i pomyśli sobie, dostanie sygnał, aha, przeszłem mróz, przeszłem jarowizację, więc jestem w drugim roku i puści nam pośpiech. Pośpiechy są niepotrzebne, bo wtedy gałka jest już do wyrzucenia, jest twarda, łykowata, a z nasionka takiego też jest nic. Z pośpiechów nie zbiera się nasionek, bo nie jest to dobry materiał na pozyskiwanie, żeby później dalej to wysiewać. Także tutaj tego trzeba przestrzegać, bo później no, wiele osób się pyta, dlaczego mi baldachy pędzą? No, okazuje się, że dana roślina przemarzła, bądź pozyskali nasiona. Też miałam już takie tutaj przypadki, że osoby, o, jest baldach, to będę miała nasionka. Pozyskały i w drugim roku, no niestety takie, no, no nieciekawe to wszystko wyrosło, takie zdechlaki można powiedzieć. No to jest to, że nie było właściwego pozyskania nasionka. Tutaj trzeba na to bardzo zwracać uwagę, bo to wbrew pozorom jest niezwykle istotne. Nasionka wysiane i kurczę, powiem Wam, że od razu lepiej się czuję, od razu mam lepszy humor. Chyba każda z nas tak ma, nie? Że jak tam już tej ziemi trochę po dziurdzia, coś tam troszkę wysieje, to taka energia, taki power w nas wstępuje, ale to jeszcze jest czas, wszystko jest złudne, bo jakby nie było, mamy dopiero luty, jeszcze mogą przyjść mrozy, a ja to już całkiem będę w tym roku 100 lat za nie wiem czym. Mam wodę na polu, no i póki co wody przybywa, nie zanosi się na to, żeby spadała. Za chwilę jedziemy właśnie z Edziem zobaczyć na pole, jak to tam wszystko wygląda, ale powiem Wam, że nawet gdyby teraz ona zaczęła spadać, mamy luty, 21 lutego dzisiaj jest, no to powiem tak, nieprędko i tak byśmy na te pola weszli gdzieś, może końcem marca, bo to zanim to wszystko wsiąknie, zanim wyparuje, trzeba będzie ciągnikiem kultywatorować, osuszać tą glebę, to jest długi proces, także jeszcze troszkę. A póki co, tak jak mówię, nie zanosi się na spadanie tej wody, więc może tak być, że i dopiero w maju, końcem maja na ogród wejdę cokolwiek tam robić. Ale takie lata już były. Dziadkowie takie lata pamiętali. Moi rodzice i ja już pamiętam. Nawet w czerwcu dopiero żeśmy wchodzili na ogród z wysiewami warzyw. I powiem Wam, że
Wcale nie byłam w tył z plonami, jak tutaj sąsiedzi, którzy powysiewali na ogródkach koło domu, bo jednak natura, ona pędzi, ona musi wydać plon, musi wydać nasiono, więc ona nadrobi. Przyjdzie, nasionko pójdzie do ciepłej ziemi, wilgotnej, będzie pędzić jak szalone. Jeszcze ja będę się plonami cieszyć. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami i idę do góry. Idąc tutaj mówiłam, że idę na dół, bo schodzimy z górki, to zawsze mówimy, idziemy na dół do szklarni. A teraz jak idę tam, to mówię, idę do góry, do domu. I zrobimy sobie co? Chyba już wiecie co. Kawkę. Do następnego.